Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Ponownie witam, a w studiu Paweł Piekarczyk, Marcin Wolski i Jan Pietrzak. Mówiliśmy dużo o ciszy wyborczej. Próbujemy się zachować w miarę cicho. Nikt tutaj nie hałasował, nie śpiewał, nie śpiewał. Dla nas to bardzo cicho. Natomiast zdarzyła się rzecz chyba, która jeszcze nie miała precedensu w historii. Otóż Państwowa Komisja Wyborcza musiała się wypowiedzieć w sprawie przeczytania w dzisiejszej liturgii psalmu 33. Psalm jest czytany w wielu miejscach w tej chwili przez znanych aktorów, piosenkarzy, nawet ministrów na Niezależnej. Państwa Komisja Wyborcza oświadczyła, że psalm w zasadzie czytać wolno, żeby nie przesadzać już. Sprawę zgłosiła dziennikarka Superstacji, gdzie stosunkowo dużo, przynajmniej do niedawna, ale jeszcze chyba do teraz jest osób, że tak powiem, przewrażliwionych na punkcie kleru. Psalmów. Tak. I psalmu. No więc zobaczmy, jaka jest reakcja osób, które mają może trochę więcej oleju w głowie. Psalm 33 z Księgi Psalmów Starego Testamentu. Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o 10 strunach. Śpiewajcie Mu pieśń nową, pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie, bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Pierwszy to był minister Jerzy Kwieciński, potem śpiewał Jan Pospieszalski, cytował Dariusz Malejonek i zakończył minister rolnictwa Ardanowski. No, dołączyło się więcej, z tego co wiem, Marcin ma się pojawić, Paweł Piekarczyk razem z Dorotą Kanią na przemian, tak jak się cyta psalmy, czyli na przemian prawidłowo. No i jest pewien problem, ponieważ tylu takiej wściekłości, takiego wymyślania z powodu czytania psalmu ja nie widziałem już chyba od dawna. Ten psalm, znaczy brewiarz w kościele jest ułożony w trybie czterotygodniowym. W związku z tym ten psalm jest w brewiarzu w kościoła powtarzany, na całym świecie zresztą, również w Malezji. Jest powtarzany co 4 tygodnie na jako modlitwa. Co 4 lata. Nie, co 4 tygodnie jako liturgia godzin, bo to jest jeden z psalmów, który występuje w brewiarzu. A. Mówię o brewiarzu w tej chwili, natomiast ja nie pamiętam w jakiej... psalmy się pojawiają dużo częściej niż inne czytania, ze względu na to, że jest ich mniej. To w związku z tym muszą być gęściej rozłożone w czasie. Natomiast... Ale istotne jest to, że kalendarz liturgiczny jest ułożony po pierwsze centralnie, po drugie dosyć dawno. I to nie jest tak, że się zbiera komórka, która mówi, o dzisiaj to damy to. No tak mniej więcej ponad 50 lat kalendarz liturgiczny się chyba nie zmieniał. No raczej nie. Ja powiem szczerze, ja nie mam oczywiście wiedzy, ale sądzę, że od czasów Trydentu to się gdzieś tam... Tu trochę się znam, bo czasem chodzę na msze łacińskie. Liturgia trydencka była inna i tam w zasadzie nie było tego roku ABC, tylko był jeden rodzaj czytań. Czyli Sobór Watykański. Też dużo mniej było Starego Testamentu, no bo ludzie czasem opacznie rozumieli niektóre zapisy Starego Testamentu, na przykład co do kamienowania cudzołożnic i tak dalej, więc wolano dawać już Nowy Testament, który dosyć bardziej klarownie wykładał zasady postępowania. No potem się ludzie już dokształcili, więc zaczęli czytać inne księgi. A ja odchodząc na moment od Pisma Świętego, w którym można naprawdę znaleźć różne ciekawe rzeczy i bardzo niebezpieczne, i bardzo niepoprawne politycznie, chcę zwrócić uwagę, że kiedy istnieje zła wola, to
We wszystkim można się dopatrzyć manifestacji. No naturalnie, no. No mówię, nie mógłbym dzisiaj wygłosić pogadanki o historii Rusi, bo tam jeden władca nazywał się Mądry. Nie mógłbym wygłosić referatu na temat polityki, nie wiem, chińskiej Trumpa, ponieważ ma fatalne imię, które się może kojarzyć. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko... Nie popadajmy w paranoję. Nie, bo to wszystko w ogóle też zależy od tego popadania w paranoję. No to co, gdyby któryś z kandydatów miał na imię Hannibal, to czy można byłoby puścić w jakiejś telewizji Milczenie owiec? No to jest... I też czy by działało za, czy przeciw. Tak, bo to wydaje się, że to jeszcze nie, bo to naprawdę można przy takim kazuistycznym podejściu, jakie próbuje się nam zaserwować co pewien czas, to można popaść naprawdę nie w śmieszną, ale w prawdziwą paranoję. To ale tak to jest, No, obserwujemy w ostatnich latach czepianie się słów, dosłownie w walce politycznej. Tu nie naruszam ciszy wyborczej, mówię o odległych sprawach, o niezależnych od wyborów. Czepiają się każdego słowa. Jeżeli chcą kogoś uszkodzić, to złapią w jego wypowiedź przed 5 lat, prawda, że tam przeklął gdzieś, albo tam, że coś powiedział żonie, kolegi, coś tego, jakieś słowo padło. No jednym słowem jest takie czepialstwo. To jest świadectwo braku jakby intelektualnego podejścia do przeciwnika. Sam tego doświadczyłem, wyrywa się powiedzmy pół wersa z mojego wiersza i nagle się dowodzi, że jestem homofobem albo antysemitą. No właśnie, albo jakby wyciąga się różne zachowania, które były w innym świecie, na innym podkładzie kulturowym. Powszechny obyczaj się zrobił. Wynika na braku argumentów poważnych, istotnych, mądrych, tylko na czepianiu się jakiegoś słówka, zwłaszcza, że ta masa medialna musi codziennie się przekręcać przez głowy, prawda, społeczne, więc nie mają codziennie jakiegoś istotnego powodu, więc szukają czegokolwiek, jednego słowa, jakiegoś zachowania. Czasami to jest może dobrze spożytkowane, jeżeli trafia na wyjątkowo wredną postać, a czasami no jednak bez sensu. No tak to jest, także te czasy medialne właściwie, te rozbuchane media, one są pompą sącotłoczącą. One potrzebują codziennie mieć jakąś pożywkę i dlatego to tak się wszystko... Ale to jest neutralne, bo one potrzebują mieć pożywkę ze wszystkich. Problem polega na tym, że nie jest to neutralne, niestety politycznie te akcenty nie są Raz te media... podają wodę źródła, no to raz tłoczą, a raz szambo. I to właśnie jest ten cały problem. W zależności od tego komu. Ja jeszcze tak kończąc ten wątek, to muszę przyznać, że król Dawid nie wiedział, że może naruszyć ciszę wyborczą. Co, nie dość, że tego Goliata biednego zabił z brocy, nawet nie wziąwszy miecza do ręki, to jeszcze nam narusza ciszę wyborczą. Ja myślę, że król Dawid umarłby ze śmiechu, gdyby się dowiedział, że może być o coś takiego po ten. I to jest przykład na to, w jaki sposób czasami idiotka potrafi wpłynąć na bieg historii. Bo to naprawdę pytanie zadane w komisji, w komisji wyborczej było po prostu kretyńskie. Że gdybyśmy bardziej to zdążyli ten temat już historycznie, to okazałoby się, że król Dawid, przedstawiciel narodu wybranego, działał niesłusznie, ponieważ jego przeciwnik Goliat był Filistynem, czyli Palestyńczykiem. No więc wyjątkowo brzydko. Znaczy można powiedzieć, że Filistyni dokonali masowej imigracji na tereny Izraela, niezbyt pytając gospodarzy, czy ci sobie tego życzą. To jest, ale chyba o tym możemy mówić. Zdaje się, przewaga imigrantów była wtedy znacząca. Gdyby nie proca króla Dawida, mogłoby to się skończyć fatalnie dla historii narodu wybranego. Kto próbuje napisać poprawnie polityczną wersję Pisma Świętego? Marcin Wolski. Nie, ja przepraszam bardzo, ja wierzę tylko w jedno, to co powiedział święty Paweł, w prawdę, żeby słowo zaczęło tak. A jeszcze, tak, jeszcze no, ponieważ nie. Dzisiaj rano nowa linia ataku, jaka się pojawiła na fakt czytania psalmu, że jest to niegodne wykorzystywanie Pisma Świętego w walce politycznej, ponieważ kupczy się... Ja nie wiem, czy to kogoś bardziej popiera, czy kogoś bardziej stawia do pionu. To pozwoliliśmy sobie przypomnieć przed chwilą na Niezależnej taki fakt, że w 20 roku nasi deszyfranci, jak dopadli się do rosyjskich kodów, zaczęli nadawać na rosyjskich częstotliwościach Pismo Święte, zaczęli od Księgi Rodzaju.
co doprowadziło bolszewików do czystej pasji, a już na pewno uniemożliwiło im przekazywanie meldunków. I w ogólnym bałaganie doprowadziło do bałaganu, w którym oni naprawdę nie byli ze sobą się w stanie już kontaktować. Tak, to że konkretnie też chodziło o to, że sukces Bitwy Warszawskiej polegał na tym, że udało się wykorzystać lukę pomiędzy armiami Tuchaczewskiego a armią Budionnego, gdzie był Stalin, prawda, komisarzem. Gdyby te komunikaty trafiły, gdyby nastąpiła koordynacja tych dwóch sił, wówczas ta luka by zniknęła i nie nastąpiłby manewr od Wieprza. No i być może bylibyśmy sowiecką kolonią, znaczy nas by nie było, a Europa byłaby jednolicie czerwona. Ja uważam, że Pismo Święte zostało użyte w godnym celu. Czyli do walki ze złem. Do walki i ze złem. I powiem ci więcej, Duch Święty nie protestował. Ja uważam, że wielokrotnie Duch Święty jednak zstąpił na tę ziemię naszą i nam pomógł. Rzeczywiście wielokrotnie tak było, bo trudno niektóre przypadki wyjaśnić racjonalnie, które się w Polsce zdarzyły. I niejedną bolszewy już pogoniliśmy i pogonimy. To tyle tego wątku, a co do, no nie wiem, czy zmiamy wątek bolszewi. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że... Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Orzekł, że Polska nie ma prawa ustanawiać sobie swoich sędziów. Trzeba mieć takich sędziów, jak chce mieć Trybunał Sprawiedliwości. Posłuchajmy tego. Co dobre. Mam jakiś problem techniczny. Zanim techniczny problem. Zdaje się, że nasze urządzenia nie wytrzymały wejdzie, to ja wejdę, decyzji. To ja wejdę, że po prostu jestem rozdarty w tej sprawie. Ponieważ uczono mnie, że naszym wzorem niedościgłym są Niemcy. I nagle się okazuje, że przecież jest bodajże z 2009 roku czy 2008 uchwała Sądu Federalnego w Karlsruhe, która uznaje wyższość w tej zakresie prawa krajowego nad europejskim. No ja teraz naprawdę nie wiem. Chciałbym, prawda, wysłać adres. Ale to może chodziło o ten szczególny kraj. Tak, o ten bo szczególny to zwracam kraj. Uwagę, że to był sąd w Karlsruhe i on... Czy tam było użyte słowa krajowego, czy niemieckiego sprawa krajowego? A kraju innych nie dotyczy. To może to działa tak, że najpierw jest prawo niemieckie, potem unijne, a potem dopiero reszta praw. Tak. No, w tym porządku rzeczywiście wszystko by się zgadzało. Ale żarty żartami. Znaczy, wydaje mi się, że rząd nas znajdzie wyjście z tej sytuacji, że udowodnią, czy przekażą światu, czy załatwią sprawę godnie, że nie ustąpią tej presji, bo to jest dyktat, na który Polska się zgodzić nie może jako niepodległe państwo. Ja powiem więcej, że nawet to jest nie tylko interes Polski, ponieważ tak, dzisiaj pod pręgierzem stajemy my, stają również za ten czas Węgrzy, za chwilę staną Włosi, za chwilę staną Austriacy, a po kolejnych wyborach być może... Ale jaki wybór? Trybunał uzna, że są nielegalne, bo doprowadzają do sytuacji naruszenia niezawisłości sądu. Niemieckiego. Natomiast ja myślę, że tutaj jest potrzebny ktoś w rodzaju Cambrona, który, jak wiadomo, powiedział przez rzekę, że tak. Gwardia umiera, ale gwardia nigdy się nie poddaje. Tyle, że to jakby na razie jeszcze nikt tego tak jak Cambron ujął. Tu jest potrzebna mądra polityka po prostu małych kroczków, dużych kroczków. Ja tutaj ufam naszemu rządowi, że da sobie radę z tym przypadkiem. Zwłaszcza, że zamieszanie w całej Europie jest olbrzymie. Jest sytuacja do wyborów europejskich dosyć, wydaje mi się, niestabilna. To jest niemożliwe, żeby ludzie pokroju Timmermansa czy Verhofstadta zarządzali Polską na przykład. No w gruncie rzeczy oni sobie uzurpują takie prawa, żeby tutaj rządzić, załatwiać sprawy jakieś personalne, takie, owakie. Wiele rzeczy się wyjaśni, moim zdaniem, po tych wyborach europejskich. Jak byłem w Parlamencie Europejskim wtedy, kiedy przemawiała tam pani premier w styczniu 3 lata temu, to wyszedłem stamtąd z takim przekonaniem, że te wszystkie guje, Verhofstadty i inne takie, te euroszulce mają w tym parlamencie bardzo nikłą przewagę, że to po prostu ktoś, kto ma nikłą przewagę, chapnął wszystko. I miałem przekonanie, że w ogóle poruszam się po przyjaznym środowisku, które jest zorientowane na Europę ojczyzn. A
Tymczasem jakby takie ogólne wejrzenie było zupełnie inne. Ja jestem absolutnie przekonany, że to się w ówczesnym, znaczy w najbliższym maju całkowicie zmieni. Bo chodzi o to, że to taki sens jest twoich słów, że ludzie sobie coś myślą, ale potem przychodzi dyscyplina, przychodzi głosowanie, ci panowie wspomniani środowiska i przywódcy przede wszystkim, bo umówmy się, decyduje ten, który prowadzi posiedzenie, tak, który organizuje agendę. A ludzie niestety wolą się nie wychylać. Ja sobie pozwoliłem to napisać do najbliższego tygodnika, taki komentarz, że bo warto przejść uzasadnienie tej decyzji, nawet nie samą decyzję, która w ogóle nie wiadomo jaka jest i co z niej wynika i czy w ogóle nawiązuje w ogóle do tych decyzji, które są u nas podejmowane, czy nas tylko wezwaniem do zmiany polityki, bo to też nie jest jasne, jakie są konsekwencje, pomijając to, że ona jest przedwczesna, bo nie było decyzji jeszcze naszego Trybunału Konstytucyjnego. Nie było o tym, że ona w ogóle została jak na tego rodzaju struktury podjęta w tak ekspresowym tempie, że to po prostu znaczy, w ogóle się zdaje się, że Trybunał się specjalnie ciszą wybaczą, nie przejmował i postanowił się ostro włączyć w nasze wybory, ale wróćmy do może zapłaci milion złotych. Do uzasadnienia. Otóż w tym uzasadnieniu oni mówią, że wprawdzie oni nie wiedzą jak jest, ale ryzyko zabrania tych sędziów, którzy do tej pory byli, tak bardzo może naruszyć niezawisłość sądów, że lepiej ich zostawić bez względu na to, kto ma rację. Na wiek. Przede wszystkim kim są, jak zostali wybrani i tak dalej, i tak dalej. Niż polegać na polskim parlamencie, polskim prezydencie i KRS-ie, który został wyłoniony w drodze. A co z prawami sędzia? Człowieka, tych ludzi, którzy w dobrej wierze zgłosili się, zostali zaakceptowani przez KRS i zostali nominowani. Ale przecież jeżeli oni weszli do tego, kto jest gwarancją dla Trybunału Niezawisłości, bo oni mówią o tych sędziach, którzy byli do tej pory, że oni są gwarancją. Pan sędzia, kapitan Józef Iwulski, jak wynika z papierów, skierowany przez służby specjalne do Sądu Najwyższego. On tam ale nie poszedł, został tam skierowany. Tym się nie zajmuje Trybunał. Trybunał, że tak powiem, działa ogólnie. Tak. Ale to tak jak, no, tak jak się no, dozorcy aniołowi na końcu marzyło, że został mianowany archaniołem. No i w związku z tym tak samo jest z tym panem kapitanem Iwulski, który jakby wstępując w szeregi Sądu Najwyższego stał się archaniołem na tej zasadzie, ja nie wiem, czy w ogóle wolno cytować, bo od razu mi się przypomina, aż nasz zjadaczy chleba w aniołów przerobi. Nie wiem, to nie jest chyba żadna agitacja. Nie, tylko to... Słowacki podobno nie żyje, ale... ale nie kandyduje. Nie kandyduje. Tak. To jest odrębny temat chyba na jakąś wielką dyskusję. W sumie jak się przetoczy ta dyskusja z tą kastą całą, prawda, w stanie, to ustabilizuje się jakoś, co się zdarzyło. Cała ta afera zmiany sądownictwa w Polsce jest osobnym tematem, bardzo ważnym, bardzo głębokim, żeby społeczeństwo sobie uświadomiło. Po pierwsze, afera dotychczasowej braku zmian. No właśnie, tak. Właśnie kochani, mamy wyraźną schizmę w Unii Europejskiej, ale teraz sobie porozmawiamy po przerwie o schizmie w Kościele prawosławnym, pierwszej od 1000 lat, niezwykłej, trzęsienie ziemi, można powiedzieć, warto zauważyć, ale to za chwilę.